Witajcie, moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym filmie. Dzisiaj tak wyjątkowo w zasadzie chciałbym wspólnie z wami przyjrzeć się takiej jednej kwestii. Mianowicie chodzi mi o działanie, o ilość działania. Przez ostatnie ileś dni ten temat gdzieś tak cały czas gdzieś powraca w moim życiu. Jest wałkowany. Pomimo tego, że czuję takiego pewnego rodzaju gdzieś tarcie wewnętrzne, coś się mi pojawia, pokazuje, coś się przerabia, pogłębia. Pomimo tego czuję tak naprawdę pokój. Widzę, że ta forma, co ewoluuje. Widzę, że myśli inaczej. Widzę, że zaczyna robić rzeczy inaczej. Ja, tak jak ja nie jestem tą formą, i tak jak ty nie jesteś tą niby swoją formą, tak teraz nie mówi żadna forma, tylko mówi ta głębia. To niby nie jest przekaz, ale tak naprawdę w pewnym sensie jest. Przekaz od jaźni. W zasadzie każde nauczanie duchowe to takie prawdziwe, które ma moc transformacji, to jest po prostu przekazem. I teraz co do tego robienia. Robienia za dużo. Robienia za mało. To my jesteśmy jakby uzależnieni od robienia. Tak by to robienie to się zrobiło takie bardzo, bardzo ważne. Takie definiujące człowieka. Bo wiecie, jak robi dużo i szybko, to jest dobry człowiek, tak by pomyślał ego. Robi mało, powoli albo nie potrafi, to jest zły człowiek. Słaby. Tak lubi definiować to zachodnia cywilizacja. A to jest wielki. To jest krzywdzące. Nie tylko krzywdzące dla tego, kto może przyjąć taki światopogląd, jakby na siebie, że na przykład ja czegoś nie potrafię zrobić i to czyni mnie gorszym czy słabszym niż inni. A to jest też bardzo krzywdzące dla tych, którzy myślą w ten sposób. I tak ludzie oceniają. To jest krzywdzące z tego powodu, bo jest nieprawdziwe. A każda nieprawdziwa myśl jest bolesna i boli wewnętrznie jej posiadacza tak długo, jak będzie ją posiadał. I teraz jest taki poziom głębi, w której nie ma znaczenia, co robisz i co osiągasz lub czego nie robisz i czego nie osiągasz. W sensie twoje ziemskie sukcesy lub ich braki w żaden sposób nie pogłębiają, ani też nie zmniejszają twojego połączenia z Bogiem. Przyznam,
że człowiek czuje się lepiej, jak mu się coś udaje, jak osiąga jakiegoś rodzaju sukces. Ale każde przedsięwzięcie, które nie pochodzi tak naprawdę z ducha, to jest bolesne na każdym etapie jego realizacji. Bo my potrafimy się doskonale zmuszać, przynajmniej część z nas. W tym momencie mówię do takich pracusiów. Taki jeden tutaj siedzi, który chciałby cały czas robić, żeby coś zdobyć. Ale to zdobywanie, to się nie da nic zdobyć, bo my już mamy ten największy skarb i nie możemy go stracić. I to jest coś, co ego doprowadza do furii, no bo ego chciałoby móc stracić, ale też chciałoby móc zyskać. I chciałoby się gdzieś uklasyfikować, czy jestem tym, którzy mają mało, czy jestem tych, którzy mają dużo. I odpowiednio albo czuć się lepszym niż inni, albo czuć się gorszym niż inni. Ale pod żadnym pozorem nie czuć, że jesteśmy równi bez względu na to, czy ktoś ma dużo, czy ktoś ma mało. W czasie, w formie. Na tym polega ego, na tym różnicowaniu. Na tej próbie albo sabotowania siebie, żeby nie mieć tyle, co byś chciał. Albo na harowaniu jak wariat, jak wół, żeby mieć więcej niż inni, żeby czuć się bardziej wartościowym, co i tak nie przynosi tak naprawdę rezultatu ani satysfakcji. Poznałem ostatnio osobę, która osiągnęła w formie coś, co moglibyśmy nazwać dużym sukcesem, dużą sławą. I dla mnie bardzo znamienne było, jak rozmawiałem z tą osobą, która powiedziała, że mi zazdrości. I teraz nie chcę gdzieś tego powiedzieć z jakiegoś takiego poczucia wyższości, albo z takiego poczucia, że jest czego mi zazdrościć, bo dowolna osoba, która mi zazdrości, jakby nie rozumie, nie widzi, nie zobaczyła jakby z czym się zmagałem i z czym się zmagam. Łatwo jest na kogoś popatrzeć jakby tak fragmentarycznie, wyciąć sobie kawałek, powiedzieć, o, tej osobie na pewno jest dobrze, bo widziałem fragment jej życia, albo mam wyobrażenie na temat tego, co zobaczyłem, co tworzy we mnie jakąś ułudę, w którą uwierzyłem i będę używał tej ułudy, tego obrazu. Aż pies zaczął szczekać. Będę używał tego obrazu, żeby siebie gnębić, torturować, biczować wewnętrznie. To nie o to chodzi. To nie ma znaczenia, jak kto ma więcej, kto ma mniej. Bo wszyscy mamy dokładnie tyle samo. Owszem, w czasie, czyli w tym naszym matrixie, w tym świecie 3D, jeden będzie miał więcej, drugi będzie miał mniej. Ale to nie robi nikogo ani lepszym, ani gorszym. Ani też, uwaga, nie robi doświadczenia lepszym, ani gorszym. Bo to doświadczenie jest tak naprawdę jedno. Ten sen jest jeden. Nie ma wielu snów, tylko jeden sen, który jest, z której perspektywy na niego nie spojrzysz, to i tak on jest nieprawdziwy. Więc nie ma znaczenia, czy patrzysz na sen z roweru, czy patrzysz z łódki, czy patrzysz na piechotę, czy patrzysz ze szczytu pięknej góry, czy patrzysz z fabryki zamkniętej na cztery spusty. To tak jest ten sam sen. I przychodzi taki moment, że zaczynasz to czuć, że to nie ma znaczenia, ale to czucie sprawia, że paradoksalnie ten sen zaczyna się ulepszać. A nie dlatego, że ty walczysz, tak harujesz, żeby on się ulepszył, tylko on się zaczyna sam jakby ewoluować, iść do przodu i stawać się coraz bardziej pełny pokoju. To jest taka nagroda od ducha, ta ulga wewnętrzna, że nasze życie staje się po prostu lżejsze. Nie w nim jest udręki, ale ono jest tak samo. To ziemskie życie i tak jest dalej tak samo nieprawdziwe i ty po prostu coraz bardziej to widzisz, coraz mniej się zmagasz, coraz bardziej wiesz, że wystarczy się poddać, zrelaksować, odpuścić i
I wtedy paradoksalnie rzeczy zaczynają się układać. Wtedy przychodzi ta inspiracja, chęć działania, jeżeli ma przyjść oczywiście, bo może ktoś jest na przykład w takim wieku, że on już bardziej chciałby po prostu być sobie w przestrzeni, być sobie, niż coś osiągać. Ale niektórzy mogą być w takim wieku, w takim czasie, że czują taką potrzebę działania. To też jest w porządku, jakby to jest dalej to samo, dalej taka sama nieprawda, dalej to samo złudzenie. I po prostu jak tobie znika to nałogowe osądzanie, to takie przywiązanie do tej materii, to ta materia nagle zaczyna się robić naprawdę piękna. Ta podróż zaczyna się robić taka lekka, taka przyjazna, taka pomocna i okoliczności, ludzie zaczynają ci sprzyjać zamiast ze sobą walczyć. Nawet jak jest jakiś pozorny konflikt, na chwilkę, to ten konflikt służy temu, żeby za niego podziękować. Żeby zobaczyć, że to nie ma znaczenia. Ja się pobawię trochę joystickiem. To jest po to, żeby zobaczyć, że to nie ma znaczenia. Po prostu to jest do ukochania, do dopuszczenia, do takiego, do bycia w tym sercu. W tym sercu Chrystusa. Ten jest to tym, dzisiaj się chciałem z wami podzielić na tym krótkim filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam na spotkanie, jeżeli ktoś ma ochotę. Linki są w opisie do tego filmu. Może ktoś chciałby zakupić jedną z książek z przekazami. Również linki są w opisie do tego filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Pa.